Siemka, siemka. Dzień dobry. Pan tata z tej strony, Jaresek. W lesie jesteśmy na spacerek. Wybraliśmy się na spacerek. Witam, pozdrawiam, powiem. Zimno jest strasznie. Do tej ręki wezmę. Jest mróz. Jakieś minus 5 stopni, teraz zima przyszła. Mam tu trochę jedzonka do tego, do paśnika. Idziemy tam, w tamtym kierunku. Damy temu do drugiego paśnika, idziemy wpierw. Tam włożymy to, te jedzonko, zobaczymy co tam jest w tym paśniku. No i jak będziemy się wracać, to po drodze będziemy mieć ten pierwszy paśnik z drugiej strony. Tam od tyłu, to jak będziemy się wracać, to tam zajrzymy, czy tam zjadły te zwierzątka, to co tam dałem wcześniej, czy nie zjadły, bo tam miały problem z jedzeniem. No, bo nie ma takiej zimy ostrej. Było kilka dni, ale teraz nie ma śniegu, jest troszkę tylko zaśnieżone, ale jest mroźno, tak powiem. Minus 7 stopni w nocy, teraz minus jest około 10, pół do 10 może. Jest minus 5 stopni, dzisiaj ma być tak, chyba minus 1 w nocy, znowu ma być mróz. No zobaczymy jak to będzie. W tym roku jakaś taka dziwna ta zima, ale dobra. Odwracamy i Ares mnie tu cały czas ciągnie. Chodź tu wąchać, chodź. To powolutku. Bo jak wiecie, ja tu mam na smyciku. O, tak sobie idę, ale mam grube rękawiczki. Dzisiaj się trochę cieplej ubrałem. Nawet kalesony ubrałem, bo mówię, ja cię kręcę. No nie da się. Jest za zimno, żeby chodzić bez kalesów. No nie wiem, może niektórzy potrafią w takich. Ja nie lubię takiego zimna, żeby mi marzły nogi. Także wolę się trochę cieplej ubrać i jest wtedy fajnie. Fajnie się chodzi, spaceruje po lesie. Można wtedy fajnie się zrelaksować. A jak człowiek marznie, to potem jest ciężko. Także zobaczymy, co tam w tym drugim paśniczku. A potem przejdziemy do pierwszego. Mam tu trochę z garażu, wyciągłem z mojego domku tam. Trochę pomarzło, bo to wiadomo, mróz jest w nocy, to tam też troszkę jakoś tak zimnie jest. Ja nie będę wyrzucał przecież tego, co nie możemy. Jadę do sklepu albo kupić nowe, albo jak mamy trochę więcej, a ma się zmarnować, to ja wolę to zwierzątkom dać, bo to takie już, jak to mówią, nie pierwszej świeżości. Trochę takie miękkawe się zrobiło, lekko. No to dobra, to wszystko dla zwierzątek pójdzie, nie ma problemu żadnego. A to jest jeszcze smaczne, można by było normalnie zrobić posiłek z tego, ale źle się skórkę obie. Ale zwierzątka z miłą chęcią myślę, że zjedzą. Ares, lecimy powolutku, powolutku. Zrobimy pauzę, bo musiałem, tu mam jedną rękawiczkę i ona jest bardzo ciepła, a na tej drugiej no nie mam założonej. I palce zaraz mi będą marzły. A byłem na tym magnesie z Arturem. Pozdrawiam cię, Artur. Fajnie było, powiem wam, ale te dwa, nie wiem czemu, ale te dwa paluchy tu, te dwa, bo nawet zakwasów takich nie miałem, żeby coś z tej ręka mnie nie bolało, ale te dwa paluchy jakieś mam tak nadwyrężone, powiem wam, od tego chyba rzucania, bo tam na tej linie ten węzeł i tak jak rzucałem tym magnesem, to może te dwa palce po prostu zaczęły mi tak bardziej, no nie zauważyłem jak czy to się tak, ale raczej tak. Dłoń się chwytało i tymi dwoma palcami największe obciążenie, jak się rzucało do wody. No to nieważne. Przejdzie. Fajnie było w każdym razie. Jeszcze te śmieciuchy, co żeśmy pozbierali, no rewelacja. Ale nam to pięknie szło. Powiem wam, jednak cztery ręce. Dwóch jak idzie to na śmieciuchy, to jak to szybko idzie, fajnie. No a jeszcze wtedy taka pogoda nas, nie rozpieszczała nas ta pogoda. Padało tym śniegiem, Boże, ale pozbieraliśmy dosyć sporo, cały worek żeśmy uzbierali i to jest najważniejsze. No, fajnie jakby nie było, ale wiecie, że są śmieciuchy, no nie ma się co oszukiwać po prostu, no są i to dużo jest tego, no. Można sprzątać i końca nie widać, jak to mówię, ale jest czyściej, powiem tak, jest czyściej, tu jak ludzie nie chodzą teraz, czy spacerują sobie, to tak dużo nie wyrzucają. No nie wiem, to jest okres taki potem chyba jesienno-grzybowy, że tak powiem, to
to potem tak trochę zaśmiecają te lasy, ale jest coraz czyściej. Ja jestem dobrej myśli, może coś, to może się ogarną ci ludzie, bo powiem wam, w innych krajach jest czyściutko. Może nie tak do końca całkiem, no tych zachodnich, takich bardziej cywilizowanych, że tak powiem, bardziej mają to rozwiązane te wszystkie sprawy, więcej tych kubów, tego wszystkiego, naprawdę tych przepisów, restrykcji dotyczących śmieci. No i ludzie się dostosowują do tego, po prostu no, są kary i to duże kary. Jakby coś takiego zrobić w lesie, tak jak u nas, żeby sobie wywiózł jakiś gruz czy cokolwiek do lasu. Jakby go tak złapali, to naprawdę uwierzcie mi, nie wypłaciłby się. Normalnie masakra by była. Dlatego oni tego nie robią, a u nas po prostu, no kto, nie boją się, no nie ma tyle ludzi, którzy by to sprawdzali, co jest grane. I ludzie się nie boją, po prostu no robią to, no i nauczyli się kiedyś, że tak można robić, bo dziadek czy tam ojciec tam pokazywał, że a dobra, tutaj jedziemy tam, czy wyrzucimy to do lasu albo gdzieś tam. No i ta mentalność się musi skończyć, no. To tak nie może być. Bo jak my nie zadbamy o to nasze środowisko, to już, no uwierzcie mi, że nikt nie zadba o to. Będą jakieś przepisy, muszą wprowadzić jakieś bardziej rygorystyczne, bo to się nie zmieni. Wiadomo, młodzi już inaczej trochę myślą. No to, że tam batonik jakiś wyrzuci też pół buteleczki, że tak powiem. No nie, no to też jest niefajnie, no bo powiedzcie mi tak, no idą na spacer do lasu sobie. Odpocząć, no bo wiadomo, idzie się odpocząć, czy tam pobiegać, czy coś zrobić. No to ma tą butelkę czy puszkę, wyrzuci jeden. Potem drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Przez tydzień przejdzie tam 1000 ludzi. Niech co piąty, tak jak wam powtarzam. Co czwarty, co piąty wyrzuci. Wiecie, ile tego jest? Obkręcił mnie aret, muszę się obkręcić. Aret, naprawdę. Już jesteśmy blisko baśnika. Dobra, ja muszę sobie pochuchać w paluchy. Dobra, jesteśmy. Zobaczymy, co to w trawie piszczy, że tak powiem. O, zjedzone. Zobaczcie, żołędzie sobie przynieśli tu. Wszędzie kasztany też wysypują. Widzicie, jak ładnie? Też sobie te kaszty, jedna tylko ta została, marcheweczka, widzicie? O, dobrze, że zjadły. Kasztany są, to chyba żołędzie też są. Także zwierzątka tu przychodzą na pewno. Sobie ten... I sobie jedzą. Super, jestem zadowolony, naprawdę. Sianka już trochę nie jest. Tu patrzcie, pasza. Widzicie, jak dają? Rewelacja, leśnicy panuje nad tym wszystkim. Pozdrawiam leśnicznego, jakby tak patrzył na, akurat na filmik albo coś, to super, no podoba mi się, bo tych kasztanów i żołędzi nie było, a ja sobie tu wysypię, ale chodź tu, bo nie mogę sobie wysypać tego, trochę mam tu taką reklamówkę, sobie tu poustawiamy to teraz, troszkę tak, i tu damy, tak, jabłuszko, o, buraczki tu zostaną, to jeszcze sobie tu poustawiamy, pomrożone te marchewki. Dobra, ja, będą widzieć te schyli, jak zjadły to, o, no i ładnie, chodź tu, Ares, no mnie tak ciągnę, no nie mogę ten, ale wiecie, co mnie jeszcze bardziej cieszy? Chodź tu, Ares. Ares, no chodź tu do mnie, bo ja nie mogę się przesunąć nawet. O, i tu jest ładnie już. Tu jest też ładnie. Trochę, a za dużo nie ma może, ale zawsze coś. Tak, dla przyjemności, żeby poskubią to. Będzie super. Muszę jabłek trochę kupić i jabłek przynieść. Tutaj jest puste. Muszę to poskładać. Ale wiecie co? Pamiętacie te dwie puszki, które tu były? To je zostawiłem, mówię, jak przyjdę, to będę je brał. To jak byli, widzicie, nie ma. Jak byli tutaj dokarmić pewno z tymi żołędziami i kasztanami, to wzięli te dwie puszki, które tu były. O, zostawiłem je tu wtedy. No i to mi się podoba, naprawdę. Widzicie, jak dbają? Nie tylko ja dbam. No jednak, widzicie, jednak. Podoba mi się to.
No dobrze, jak coś będę miał więcej śmieciuchów, to przyniosę tutaj koło paśnika i wezmę. Nie no, żartuję. Ale podoba mi się. Dobrze, że znikły te dwie puszeczki. To dobrze od nich świadczy, naprawdę. Super, rewelacja. Mają co jeść, naprawdę, zwierzątka. Jak no przyjdą, będą głodne, to sobie zjedzą. Idziemy kur zobaczyć jeszcze tu. O, powybierałem takie lepsze te marcheweczki, co tam były. Reszta już takie bardziej są ten, to troszkę musiałem to usunąć. O, muszę zawrzeć, przewróci się, nie podsłonić. Sól zjedzona, było wtedy więcej, teraz jest mniej. Jeszcze tam dalej też są takie właśnie na sól dla zwierzątek. No i fajnie, powiem wam, elegancko. Coś mi tam świeci, tylko nie wiem co to jest. Chodź tu, Ares. O, jakaś butla tu jest. Widzicie? A ja mam reklamówkę, to ja to wezmę do reklamówki. A co? Nie będę już tego zostawiał. Mam pustą reklamówkę, to mogę to wziąć. No jakby były te dwie puszki, to bym wziął, ale nie ma. Znikły, straciły się. Może coś jeszcze tam po drodze wpadnie, ale oby nie. Myślę, że nie, bo nie widziałem nic po drodze, żeby coś tam leżało. Jakby tak coś leżało, to wtedy weźmiemy. Nie ma problemu żadnego. Także paśnik jest super. Sprawdza się. Leśniczy widzę, że panuje nad... Ale tu jest, wiecie co? Idę. A co mi tam zależy? Nie mam... Powiem wam tak. Mam złe myśli, ale nie wiem, czy to dobrze myślę, czy nie. Bo to właśnie były takie dwie żubrowate puszki. Ale myślę, że to nie jest tam, stamtąd przerzucone, to po prostu stamtąd przerzucone na drugą stronę. Chodź tu, Ares, chodź. To są inne po prostu. Tak mi się wydaje. No ale dobra. Ach. Obojętnie, już są tutaj. O, już są tutaj. I można iść dalej. Dobra, muszę paluchy ogrzać. My wracamy się, idziemy pod drugi paśnik zobaczyć, jak to tam wygląda. Wiecie co? Pójdziemy, nie pójdziemy tam, bo tam byśmy musieli do końca iść i w lewo skręcić na główną tą. Pójdziemy tutaj przez te gęstwiny. Może jakoś przejdziemy, co? Spróbujemy przejść. Jak się nie da, to się wrócimy. Zobaczymy, w ten busz tu wejdziemy. Ale chodź, idziemy w busz. Tędy przejdziemy. Widzicie, tu jest ten paśnik. A tu jest taka ścieżka, tylko że ona się tam kończy i potem nie wiem, czy można przejść, czy nie. Czasami jest tak zarośnięty tam, że nie idzie przejść. Ale teraz tu jest kawałek dobrze. Tu na spokojność. No zobaczymy. Także idziemy, może tu coś... No, jakiś śmieciuch wpadnie? Zobaczymy. Nie wiem, czy widać, ale sarenka tam leci. Teraz stoi. Na drodze. Ale ciężko zobaczyć. No sorry, ja nie mam takiego przybliżenia i takiego sprzętu jak inni. Ale już poczuł już. Już. Ale to jest jedna sarenka. Zazwyczaj jest więcej. W takiej gęstwinie właśnie one siedzą. Ale nie ciąg mnie, bo już mnie zaczyna ciągnąć. Dobra, wyłączam. Chodź tu, Ares. O Jezus. To nie proszę, nie obkręcaj mnie. No nie, już nie robię. Ares. Ja cię kręcę. Dobra. I patrzcie. Ślad ręki. Tu. Tam. Na drzewie. Chodź tu. O, nie obkręcaj mnie, proszę cię. Ares. Sorry. Muszę wyłączyć, bo mnie tak obkręcił. Ktoś się tu bawił jakimś... Nie wiem, czy to farba była, czy co. Ale takie znaki zostawił swoje. Ale mnie normalnie... Już mnie tak... O, proszę. A, teraz mi spadnie to wszystko. Widzę tu butelkę oczywiście. No to
jak tu idę, tak jak mówiłem, to to wezmę. O, do reklamówki. No i super. Idziemy dalej zobaczyć. Ale chodź, spadnie mi zaraz to wszystko. O, tam widzę jakieś. O, chyba tam pójdę to pozbierać, bo jeszcze nie mam pełnej, także to mi spokojnie wejdzie. Patrzcie, słoiki, butelka. O. Z tych starszych takich. Wkładamy słoik zamrożone, wiecie, wszystko pozamrażane jest. Dobra, niech to tak będzie. Trudno. Muszę te swoje śmieci, wiecie, posegregować, bo je przynosiłem do domu, a jeszcze nie miałem szansy tego, bo nie było czasu i pogody na to, żeby to segregować tam. O, i muszę to zrobić. Patrzcie, ja wam pokażę. Już mi to wszystko spada, muszę wyłączyć ten nagrywanie i muszę się poprawić, bo on mnie normalnie tak ciągnie i wszystko mi rozwala. Dobra, już się poprawiłem. Ścisłem sobie ten pasek, bo on naprawdę tak wyciąga ten pasek i potem to mi wszystko na kolana zlatuje. Tu jest, a nie ma soli, widzicie? To jest tylko szpikulec został, ale czekaj. Szpikulec. Takie drzewko i szpikulec został. Także muszą tu sól chyba jeszcze dostarczyć w tym roku. To musimy tu jakoś przejść. Ale hop, nie tam, hop, nie. No i co ja mam zrobić teraz? Co ja mam zrobić? Tam pod spodem przejść? Chodź tu, Ares, chodź tu z powrotem. Chodź, tak, chodź. Idziemy na obkoło. Nie ma co, bo ja nie będę tam przychodził. A on wygodny po prostu pod drzewkiem sobie przesiedzi i zadowolony. Idziemy na obkoło. No i buteleczka. Od razu jak tu jestem na... Chodź tu, Ares. Jak tu jestem. Widzicie, buteleczka. Powolutku się nazbiera. Chodź tu, Ares. Chodź tu. Patrzcie, tu jeszcze jest jedna buteleczka. Tak tu trochę innym takim. O, jakie to pozamrażane jest. Ale wejdzie mi jeszcze, nie? Prawie cała reklamówka. Musimy teraz tu zobaczyć. O, znowu. Musimy na obkoło to przejść. Mierę się czołga potem. Pójdziemy tędy. O, tu znowu buteleczka. Chodź tu, Ares. I tu pójdziemy na obkoło. Ileśmy tu się? No, naprawdę. Tego się nie spodziewałem, żeby tyle było. Czekaj, Ares. Dobrze, ale mam coś ze sobą, także ładujemy. Boże. Naprawdę? Znowu? Tutaj. Znowu tutaj jeszcze jedna. Czekaj, Ares. Trzeba ją kręcić, bo mi on nie wejdzie. To nic, koreczki się przydadzą. Ale wiecie co? A tu jeszcze jedno widzę. Nie, ale zamarznięte. Dobra, ja pauzuję, bo ja to muszę schować jakoś. Bo jedną ręką nie dam rady. Dobra, wyszliśmy stamtąd. Z tych gęstwin. Także mam pełną reklamówkę śmieci. Widzicie? Ledwo ją chwyciłem tutaj. No, jeszcze muszę rękawiczkami zaraz kieszeni wypadnie. Muszę ją schować, dobrze? O. No, jest dobrze. Jest posprzątane. No i dokarmione, posprzątane. I spacerek, naprawdę. Wszystko jest super. Znowu trochę śmieci mniej w tym lesie. No. Gdzie można chodzić. Idzie się jakąś inną ścieżką, chociaż na pewno tu byłem. Ale wiadomo, się coś przeoczy czy coś. Albo dokoptują nowe śmieci. Nie mogę iść. Cały czas jednymi drogami zawsze chodzę. I tu, i tam jest tego mnóstwo. To ja przez rok przejdę, przez kilometrów i tych śmieciuchów. To i no ja wiem, ile tego wyciągam z tego lasu. Także, a dzisiaj miały być tylko paśniki. No ale są śmieciuchy. Szkoda, że są. Mogłoby nie być. Byłoby lepiej. Ale trudno. Najważniejsze, że są u mnie.
Teraz idziemy do paśnika. Także jak są u mnie, to ja je posegreguję. Pokażę wam zresztą, jak trochę minie tego mrozu, a zobaczymy w najbliższym czasie. Znowu wam pokażę, bo widzieliście zresztą, jak segreguję tam w domu. Muszę to wszystko powysypywać, co tam mam z tych lasów poprzynoszone. Jeszcze mam buteleczki takie plastikowe. To mi też poprzynosili niektórzy ludzie, bo tam koreczki zbieram. No, a powiedziałem, że nie muszą mi odkręcać tych koreczków. Mogą mi też nawet dać takie butelki, ja sobie sam podkręcam. No i część jest takich, czy jest takich. Dobra, ja sobie to poradzę tam potem. Dobra, idziemy do tego paśnika, bo za długi film znowu będzie. Dobra, jesteśmy. Zbliżamy się do paśnika. Zobaczymy, co tu jest. A, widzicie? Marchewki trochę zostało. Tam niedużo. Porozrzucane. Widzę. Buraczki. Jeszcze to, sianko jest. Sianka mało. A, coś tam znikło z tej strony. O, coś zjedzone. Marchewki też zjedzone, jabłuszka. Coś zostało, ale niedużo. Super, podoba mi się. O, czyli zwierzątka sobie przyszły pojeść. No super, rewelacja. Dobra, dojedzą to myślę. No nie w najbliższym tygodniu, teraz będą mrozy, to myślę, że to dojedzą. Ale to obkręciłeś mnie znowu. Muszę się obkręcić. Sorry. Dobra, bo będzie za długi film. Także ładnie, jestem zadowolony. Jeszcze mają tu troszkę, także jak to dojedzą, to ja przyniosę nowego. Pojedziemy do zieleniaka zaprzyjaźnionego, tam trochę wezmę, zadzwonię i żeby mi odłożyli właśnie jakieś liście kapusty, takie różne rzeczy, marcheweczki, to wszystko, no i przywiozę im. Dobra, zobaczymy, jak ta zima długo potrwa oczywiście, jak będzie odwróć. No jeszcze sprawdzę to raz, jak to wszystko zniknie, to wtedy będzie ok. Śmieciuchy są, widzicie, tam idziemy do samochodu, w tamtym kierunku, a ja stanę na chwilę się z wami pożegnać. O, trzymajcie się, serducho dla was, do następnego. Jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Aresek też was żegna. Oczywiście on nie odwróci się. Ares, odwróć się. Ares. O, dobra, pokaż się. Okej. No to do następnego, pa, pa.